Przede wszystkim gratuluję gospodarzom zwycięstwa. Uważam, że wygrali zasłużenie. Grali z większą determinacją. No, przynajmniej pierwszą połowę widać było, że była większa determinacja. Ja zresztą powiedziałem w przerwie zawodnikom, że odnoszę takie wrażenie, że bardziej zależy na zwycięstwie gospodarzom jak nam. Co przyznam, że troszkę mnie zaskoczyło nasza postawa. No pomijam, że no, bramkę straciliśmy w sposób, który drużynie, która chce o coś walczyć, a taką chcemy być drużyną, to znaczy przynajmniej pierwszą ósemkę nie powinna się zdarzyć, no ale zdarzyło się. Natomiast jeżeli chodzi już o drugą połowę, to prezentowaliśmy się zupełnie inaczej, to znaczy zagraliśmy my troszkę bardziej agresywnie, zdecydowanie. Te czerwone kartki, co i dla jednych, i dla drugich, to myślę, to tylko uatrakcyjniło widowisko, bo zrobiło się więcej miejsca i jedna i druga drużyna miała więcej możliwości na stworzenie akcji. No, nam brakowało przede wszystkim ostatniego podania. Dochodziliśmy do sytuacji dobrych strzeleckich, natomiast te wszystkie podania nie stwarzały żadnego zagrożenia, jeżeli chodzi o przeciwnika. No oceniam, że jeszcze raz powtarzam, zasłużone zwycięstwo gospodarzy, gratuluję. Szkoda, no bo liczyliśmy tutaj przynajmniej na punkt, ale z przebiegu meczu okazało się, że nie należał nam się nawet jeden punkt. I, no, jestem daleko, ja tylko powiedziałem sędziemu jedną rzecz, jedną taką z własnego doświadczenia trenerskiego wielu lat, że sędzia nie może być pierwszoplanową postacią na boisku, a sędzia starał się być pierwszoplanową postacią. Przywoływał zawodników, tłumaczył, mówił. Uważam, że im bardziej niewidoczny sędzia, tym lepiej dla zawodów. Natomiast co do karnego, to trudno mi jest ocenić, to są odległości takie i podjął taką decyzję, jaką podjął, to i tak już w tej chwili nic nie zmieni. Do nas przyjął zespół, który był jeszcze rok temu w totalnej rozsypce. Trener Rzębowski poukładał to w trudnym momencie. Stworzył zespół na miarę pierwszej trójki, tak uważam. I widzieliśmy, że będzie bardzo ciężko nawet walczyć ten jeden punkt. Mimo, że byliśmy gospodarzami tego spotkania, ale wiemy też, że minął ponad miesiąc od ostatniej wygranej tutaj naszej. Ale też trzeba przyznać, że cały czas zbieżność sytuacji, jakie są na drużynie, nie pomagała, nie pomaga do tego, żeby wystawić optymalną jedenastkę, nie pomaga do tego, żeby wystawić w dwóch meczach pod rząd taką samą jedenastkę. Cały czas musimy może nie to, że kombinować, ale starać się, żeby wchodził najlepszy, najmocniejszy skład, ale no nie może. Dręczą nas kontuzje, dręczą nas choroby, no i do tego dochodzą też kwarantanny. Ale walczymy. Dzisiaj debiut Czarka Zaleskiego, zawodnik z juniorów starszych, wyszedł w pierwszym składzie, grał jakby normalnie był w zespole i to trzeba Czarka pochwalić. Też trzeba pochwalić młodzież naszą, która, tak jak mówię, nabiera tego całego doświadczenia, bo gramy dużo młodzieżą, dużo zawodników jest młodych i w końcu taka nagroda dla Gabriela Szyreny, czy nawet dla Marcela Simana, który dobijał się w ogóle do trzeciej ligi, grał w czwartej, później jest u nas teraz, tak? Dobijał się najpierw do pierwszej osiemnastki, później do pierwszej jedenastki, wchodzi, zamyka tak jakby spotkanie na 2-0 i też trzeba to pochwalić, ale aczkolwiek ja uważam, że to, co trzeba oddać młodzieży, że dzisiaj oddała te punkty, ale trzeba też ich uczyć, cały czas uczyć, trzeba cały czas podpowiadać, bo popełniają błędy bardzo szybko ta młodzież, nasza dzisiejsza, wysoko chodzi w głową, w chmurach i ciężko jest znaleźć dobrego młodzieżowca, który poświęci tyle, ile trzeba poświęcić, żeby grać na poziomie seniorskim. My na szczęście mamy taką młodzież, która poświęca wiele czasu, wiele determinacji na treningach, wiele godzin w treningu. I to będzie po prostu cały czas procentowało, już zaprocentowało, jeżeli chodzi o Mateusza Piotrowskiego. A teraz co do stricte do meczu, uważam, że wyłączyliśmy najmocniejsze punkty zespołu z Bałtyku Gdynia. Włączyliśmy napastnika Marczaka, włączyliśmy Bartewskiego, który jest pomocnikiem klasy nie tylko drugiej, ale uważam, że nawet spokojnie będą grać w pierwszej lidze. To też pokazuje, z jakimi nazwiskami się mierzyliśmy. Ale dobrze zagrał cały zespół, który był kolektywem, który był zespołem, który pomagał sobie jeden drugiemu, nawet jak popełniliśmy jakieś błędy, bo te zagrożenia były ze strony Bałtyku, może nie 100%, ale jakieś tam zagrożenia stwarzali, szczególnie w drugiej połowie. Ale my wytrzymaliśmy to przede wszystkim
determinacją, zaangażowaniem, ale także spokojem. I to trzeba oddać zespołowi. Dlatego gratuluję swoim zawodnikom, gratuluję tej determinacji i tego, że mimo w trudnych momentach potrafimy się podnieść, potrafimy tworzyć cały czas kolektyw, zespół i mimo problemów idziemy do przodu, a nie stoimy w miejscu, a jeszcze nie daj Boże, byśmy robili jakiś tam regres. Dlatego gratulacje dla chłopaków, gratulacje dla całego zespołu, nie tylko tej osiemnastki, która dzisiaj była, ale w każdym meczu i na treningach przychodzą zawodnicy, ci, którzy nie mogą trenować i żyją zespołem, to pokazuje, że jesteśmy kolektywem, jesteśmy rodziną trójkolorową.